Dzień dobry, z tej strony Adam Anioł, Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas. W dzisiejszej prezentacji chciałbym przybliżyć Państwu ostatnie decyzje Komitetu Inwestycyjnego Biura Maklerskiego oraz omówić ostatnie najważniejsze zdarzenia rynkowe, a także przedstawić krótki przegląd wybranych aktywów. Przed dalszą prezentacją chciałbym podkreślić, że omawiany materiał ani żaden fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszej publikacji wyrażają opinię Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro indeksy PMI utrzymały się w maju powyżej 50 punktów, czyli tego poziomu rozgraniczającego ekspansję od recesji. Natomiast w szczegółowych danych widać jednak sygnały słabnącego popytu. W przypadku sektora przemysłowego subindeksy dotyczące zamówień obniżyły się, a spadki były szczególnie widoczne w przypadku gospodarki niemieckiej. W Chinach indeksy PMI znajdowały się w kwietniu wyraźnie poniżej 50 punktów, zarówno w przypadku sektora przemysłowego, jak i usług. Na słabe dane silnie wpływała polityka zero COVID. Wprowadzone lockdowny silnie ograniczały tym samym bieżącą działalność i ograniczenia w produkcji w Chinach w takim razie mogą przekładać się na zaostrzenie problemów podażowych również w innych regionach świata. Presja inflacyjna pozostaje na podwyższonym poziomie, jednak pojawiają się oznaki, że tempo wzrostu cen może osiągnąć obecnie swój szczyt. Wskazuje na to m.in. drugi miesiąc z rzędu, w którym jakby odnotowano spadek we wskaźnikach PMI indeksu kosztów produkcji. Według wstępnych danych GUS, jak widzimy tutaj w tabeli na dole po prawej stronie, produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale zwiększył się o 8,5% w ujęciu rocznym i o 2,4% w stosunku do poprzedniego kwartału. Są to odczyty dużo powyżej konsensusu i na tak wysoką dynamikę wskazywały już opublikowane wcześniej miesięczne dane ze sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej czy budowlanej. Natomiast szczegóły wpływu poszczególnych komponentów zostaną opublikowane dopiero 31 maja. Choć kondycja polskiej gospodarki w kwietniu pozostawała dobra, te miesięczne dane o koniunkturze, jak produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa, sprzedaż detaliczna, zdają się jednak już sygnalizować pewne osłabienie aktywności. Podobny wydźwięk ma indeks PMI dla sektora przetwórstwa przemysłowego w Polsce. O ile ten główny wskaźnik utrzymuje się ponad poziomem 50 punktów, czyli tym właśnie, jak wspomniałem wcześniej, tym poziomem rozgraniczającym ekspansję od recesji w sektorze, to ten subindeks dotyczący zamówień od dwóch miesięcy znajduje się już poniżej tego poziomu, co zapowiada spadek, a przynajmniej wyraźnie wolniejszy wzrost wolumenu produkcji w nadchodzących miesiącach. Uważamy jednak, że krajowe wydatki konsumpcyjne będą chronić polską gospodarkę przed silniejszym wyhamowaniem jeszcze w tym roku. Choć dynamika cen silnie obniża siłę nabywczą dochodów, to realny fundusz płac wciąż rośnie, jak widzimy tutaj na tym dolnym wykresie po lewej stronie. Wsparcie dla konsumpcji w dalszej części roku będą naszym zdaniem m.in. zaplanowana na lipiec obniżka stawku podatku od osób fizycznych, planowane wakacje kredytowe, które mogą pozwolić kredytobiorcom zaoszczędzić od 10 do 20 miliardów złotych, przynajmniej w tym pierwotnym planowanym projekcie. Dodatkowo wsparciem dla konsumpcji będą zakumulowane w poprzednich miesiącach oszczędności, ale też uchodźcy z Ukrainy, którzy
będą zwiększać ten popyt konsumpcyjny, między innymi na dobra pierwszej potrzeby. I w świetle tych bardzo dobrych wyników polskiej gospodarki na początku roku zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę wzrostu PKB w całym bieżącym roku do 5,5% rok do roku z 4,4% poprzednio. Przy wysokim punkcie startowym dla tegorocznego wzrostu gospodarczego prognoza wspomniana zakłada wyraźne schłodzenie koniunktury w najbliższych miesiącach. W tym naszym scenariuszu bazowym zakładamy nawet techniczną recesję, czyli dwa kwartały z rzędu, w trakcie których poziom PKB obniży się względem poprzedniego kwartału. I ta techniczna recesja, jakby naszym zdaniem, będzie miała miejsce w drugiej połowie roku. I w rezultacie przewidujemy, że na przełomie bieżącego i przyszłego roku ta roczna dynamika wzrostu PKB rok do roku w kwartałach spadnie w okolice zera. Przejdźmy teraz do polityki monetarnej. W maju Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyżce stopy referencyjnej o 75 punktów bazowych do poziomu 5,25. Jest to już ósma podwyżka w cyklu rozpoczętym w październiku 2021 roku. I jak pokazuje tutaj wykres na dole slajdu, tempo obecnego cyklu jest jednym z najszybszych w historii RPP. Natomiast majowa podwyżka okazała się być poniżej konsensusu rynkowego, ale też naszych prognoz, które zakładały wzrost stopy referencyjnej o 100 punktów bazowych. I tak jak wspomniałem, po tej podwyżce stopa referencyjna wynosi 5,25. Na ten moment podtrzymujemy rewidowaną ostatnio prognozę wzrostu stopy referencyjnej do 8% do końca roku. Przemawia za tym m.in. ryzyko wyższej inflacji w związku z konfliktem na Ukrainie, z wojną na Ukrainie oraz dalsze luzowanie fiskalne zapowiedziane przez rząd. I tutaj też zwracamy przy okazji uwagę na te podawane w drugiej połowie maja dane, w szczególności na wyższe od oczekiwań tempo wzrostu płac oraz dynamiki inflacji bazowej, co pewnie będzie sprzyjać podtrzymaniu oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych przez RPP w krótkim i średnim terminie. A co, jak widać na tym wykresie w prawym górnym rogu, czego jakby nie uwzględnił rynek, co widać w braku zmian tej ścieżki kontraktów FRA względem miesiąca wcześniej. Jeśli chodzi o zagraniczne banki centralne, to zgodnie z oczekiwaniami w maju główna stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych została podniesiona o 50 punktów bazowych do przedziału 0,75-1%, co też było największą podwyżką stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych od 2000 roku. Fed ogłosił też rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej w skali do ponad 47 miliardów dolarów miesięcznie od 1 czerwca, a po 3 miesiącach ta skala może zostać zwiększona do 95 miliardów dolarów miesięcznie, ale także Fed potwierdził kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach. W dalszej części miesiąca też prezes Powell podtrzymywał jastrzębie stanowisko. Mimo wysokiego prawdopodobieństwa osiągnięcia szczytu inflacji w Stanach Zjednoczonych już w bieżącym kwartale, tutaj prezes Rezerwy Federalnej wskazał, że Fed musi zobaczyć, że inflacja będzie spadać w sposób wyraźny i znaczący, i dopóki tego nie zobaczy, to będzie stanowczo działać. Utrzymująca się presja ze strony inflacji, również bazowej, skłania nas do podtrzymania prognoz kontynuacji podwyżek stóp procentowych przez Fed w skali 50 punktów bazowych na najbliższych 3 posiedzeniach, czyli w czerwcu, w lipcu oraz we wrześniu. Jeśli chodzi o jakby tu już przegląd poszczególnych aktywów, jeśli chodzi o rynek długu, to patrząc w dłuższym terminie mamy mocny trend wzrostowy rentowności, który jakby tu już przełamuje to górne ograniczenie tego kanału, wieloletniego kanału spadkowego amerykańskiej rentowności
dotarły już do poziomów z 2018 roku, na co wpływ głównie miały naturalnie oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez Fed. Natomiast sam, jakby bardziej w krótkim terminie, sam maj na rynku obligacji przyniósł zatrzymanie tego trendu wzrostu rentowności obligacji, czyli przyniósł wzrost cen obligacji. Wpływ na to miało m.in. utrzymujące się ryzyko geopolityczne, które nadal premiuje te bezpieczne aktywa oraz w otoczeniu tego oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, które jakby w dłuższym terminie może stonować oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp procentowych. Rentowności krajowych obligacji 10-letnich zniżkowały, również tutaj osiągnęły poziom 6,5%, gdy tutaj na początku maja ten szczyt wypadał powyżej 7%. Z kolei rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich zniżkowały nawet poniżej 2,75, gdy jeszcze na początku miesiąca notowały maksima w okolicy 3,20, czyli tak jak wspomniałem, to te poziomy były ostatnio widoczne w 2011 czy 2018 roku. I o ile w Stanach Zjednoczonych ten szczyt inflacji z dużym prawdopodobieństwem jest już za nami, to w Polsce raczej nie, ale jakby tutaj utrzymująca się inflacja bazowa będzie argumentem do dalszych podwyżek stóp przez RPP, co z pewnością będzie ciążyć ceną obligacji i w związku z tym spodziewamy się, że prawdopodobne są dalsze wzrosty rentowności obligacji w kolejnych miesiącach. Jeśli chodzi o postanowienia ostatniego komitetu inwestycyjnego naszego biura maklerskiego, to jeśli chodzi o nastawienie do akcji oraz obligacji, to nastawienie nie uległo zmian. W przypadku akcji nasze obecne nastawienie pozostaje umiarkowanie negatywne, co w naszej skali od minus 2 do plus 2 oznacza poziom minus 1. Oznacza to, że w portfelach modelowych przeważamy w tym momencie udział instrumentów dłużnych. Tutaj dobrze to widać na tych grafach, gdzie w tym profilu dynamicznym obecnie udział akcji to tylko 30%, a udział obligacji to 70%. W krótkim terminie jakby zauważamy, że ta skala wyprzedania indeksów już jest bardzo duża. Można to ocenić przez pryzmat na przykład wskaźników analizy technicznej, ale też rynkowego sentymentu. Tutaj badania nastrojów inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wskazują na zmniejszenie zaangażowania na rynku akcji. I jakby te czynniki mogą wpłynąć na wzrostową korektę rynków akcji w najbliższych tygodniach. Natomiast pozostawiamy mimo to nasze umiarkowanie negatywną ocenę dla krajowego rynku akcji. Uważamy, że potencjalne odbicie może być krótkotrwałe, a ta relatywna słabość krajowego rynku akcji względem rynków zagranicznych może być utrzymana w najbliższym czasie, za czym stoi naszym zdaniem kilka powodów. No, zaliczyć można do nich przede wszystkim odpływ kapitału zagranicznego z rynków Europy Środkowo-Wschodniej z powodu ryzyka geopolitycznego, rosnącej inflacji oraz obaw przed bardziej jastrzębią polityką amerykańskiego Fedu. No i też krajowe spółki mogą być pod większą presją względem światowych konkurentów, pod większą presją tej strony kosztowej i wyższych stóp procentowych w Polsce niż na świecie. Ponadto rosnące rentowności obligacji w porównaniu do oferowanej przez akcje stopy dywidendy, no jakby to porównanie no jakby zmniejsza tą relatywną atrakcyjność inwestycji na rynku akcji versus obligacje. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, to nadal nasze krótkoterminowe nastawienie do zagranicznych rynków akcji jest neutralne. Obserwujemy tu zwiększoną liczbę czynników ryzyka, które w najbliższych tygodniach mogą przekładać się na wysoką zmienność notowań. Przede wszystkim jest to ryzyko geopolityczne, ale też to mimo wszystko narastające oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. No ale z drugiej strony mamy też te pozytywy, czyli zwiększone wydatki rządowe i nowe programy inwestycyjne,
związane z między innymi z obronnością i transformacją energetyczną, w szczególności w Europie, które naszym zdaniem będą ograniczać ten negatywny wpływ wyższej niepewności oraz wyższych cen na konsumpcję i inwestycje przedsiębiorstw. Zwracamy też przy okazji uwagę, że zyski przedsiębiorstw nadal wykazują silną odporność na obecne zawirowania, co widać w pozytywnych rewizjach EPS-ów. Neutralnie podchodzimy do rynków rozwijających się, gdzie to ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego może być głębsze, w szczególności w Chinach, i w związku z tym obecnie preferujemy inwestycje na rynkach rozwiniętych względem rynków rozwijających się. Sektorowo w obecnym otoczeniu preferujemy akcje spółek surowcowych, ochrony zdrowia oraz finansowych z wyłączeniem banków. Natomiast po ostatniej korekcie wyceny spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych wydają się już być dużo bardziej atrakcyjne. Stąd utrzymujemy nasze nastawienie neutralne, gdzie wcześniej było ono umiarkowanie negatywne. Jeśli chodzi o obligacje, tutaj to nasze nastawienie również pozostało bez zmian, czyli jest to minus 1. To nie oznacza, że nie lubimy obligacji w ogóle, tylko oznacza to, że bardziej preferujemy obligacje o krótszym terminie, a dokładnie o czasie trwania od 1,5 do 3,5 roku. Oceniamy, że ten rynek obligacji skarbowych nadal będzie kontynuował dyskontowanie oczekiwanego zacieśnienia polityki monetarnej przez największe banki centralne. Tutaj o Fedzie już sobie wspomnieliśmy, natomiast zwracamy uwagę na coraz bardziej jastrzębie komentarze ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Tutaj ostatnio prezes EBC zwrócił uwagę, że Europejski Bank Centralny chce jak najszybciej skończyć program skupu aktywów, aby móc rozpocząć cykl podwyżek stóp procentowych, i oczekujemy, że program QE zostanie zakończony w związku z tym już w czerwcu, a w lipcu dokonana zostanie pierwsza podwyżka kosztu pieniądza o 25 punktów bazowych. Natomiast do końca roku mogą zostać dokonane dalsze dwie podwyżki, również o w skali 25 punktów bazowych na posiedzeniu. W Polsce, jak też wspomniałem wcześniej, podtrzymujemy nasze oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp procentowych przez RPP, i w kolejnych miesiącach naszym zdaniem ten poziom stopy referencyjnej osiągnie poziom 8%. I jakby to obecne otoczenie nadal jest niekorzystne dla obligacji, chociaż już wydaje się, że coraz więcej jest w cenach i w długim terminie, tak jak wspomnieliśmy na wcześniejszych prezentacjach, ten rynek również krajowych obligacji robi się coraz bardziej atrakcyjny. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania maja na poszczególnych aktywach. Zaczynając od rynku akcji, maj na globalnym rynku akcji trudno zaliczyć do udanych, przy czym widać mocny rozdźwięk w zachowaniu poszczególnych regionów. Natomiast łączy je na pewno jedno: ta nadal relatywnie wysoka zmienność z uwagi na to utrzymujące się ryzyko geopolityczne i szybko zmieniające się otoczenie makroekonomiczne, co jakby wprowadza taką niepewność co do działań banków centralnych. Pierwsza połowa miesiąca to kontynuacja spadków z kwietnia na większości rynków, jakby co jest reakcją na obawy odnośnie potencjalnego czy jakby oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, i dodatkowo poza zacieśnieniem polityki pieniężnej przez banki centralne, inwestorzy obawiali się też również wpływu tych ostrych lockdownów w Chinach, jakby wpływu na potencjalne zerwanie łańcuchów dostaw z państwa środka. Natomiast odreagowanie, tutaj w szczególności w Azji oraz częściowo w Europie, nastąpiło w drugiej połowie maja. Bardzo dobrze sobie radziły akcje chińskie, na co złożyły się dwa elementy. Po pierwsze, było to osłabienie dolara amerykańskiego, a drugim elementem były doniesienia o możliwości tonowania tych regulacji rządowych w kontekście tamtejszych spółek technologicznych, ale też te informacje o stopniowym luzowaniu restrykcji covidowych również pozytywnie wpływały na tamtejsze nastroje.
Z kolei indeksy na Starym Kontynencie kończą maj w okolicy poziomów z końca kwietnia. Trzeba mieć tu na uwadze, że w trakcie miesiąca traciły nawet ponad 5%, a ostatnie 2 tygodnie maja przyniosły odreagowanie na bazie atrakcyjnych wycen, ale też braku większej eskalacji tych działań zbrojnych w Ukrainie. Dużo słabsze nastroje panowały za oceanem. Tamtejsze główne indeksy traciły w skali miesiąca nawet 7-8%, a prym wiódł technologiczny Nasdaq. Tu inwestorom ciążyły obawy o tempo zacieśnienia monetarnego, ale też o kondycję amerykańskiej gospodarki, w szczególności tej sfery konsumpcyjnej. Po tym, jak spółki z tego sektora zanotowały dużo słabsze wyniki za pierwszy kwartał tego roku, wydaje się jednak, że w krótkim terminie nastroje są już tak zdołowane, na co wskazuje między innymi tutaj ten indeks Fear and Greed, który znajduje się obecnie w zakresie jakby tutaj ekstremalnego strachu. Jakby te nastroje wskazują, że możliwe jest to reagowanie, które będzie pewnie wspierać, będą wspierać ewentualne głosy z Fed za wolniejszym tempem podwyżek. Ostatnie dni tutaj, jak widzimy na wykresie, przyniosły wzrosty, ale trudno tu jeszcze mówić o odwróceniu tego negatywnego trendu zapoczątkowanego na początku, początkiem 2022 roku. Natomiast tutaj jeszcze chcieliśmy przedstawić trochę statystyki, może w formie bardziej ciekawostki. Tu w tabelkach zostały zebrane okresy spadków na indeksie S&P 500, ich zasięgi oraz długość trwania, przy czym rozdzielono je na 2 scenariusze. Scenariusz recesji oraz scenariusz braku recesji. Tutaj w tym pierwszym scenariuszu, czyli recesji, ta głębokość spadków od szczytu średnio wynosiła około 40%, a w przypadku tego drugiego scenariusza, czyli spowolnienia, ale bez recesji, ten zasięg spadków wynosił około 26%. I właśnie my taki scenariusz obstawiamy. Tutaj obecnie od szczytu S&P 500 stracił około 20%, więc wydaje nam się, że jeszcze te kilka procent potencjału, przynajmniej według tej statystyki, jest. Natomiast no, zwracamy uwagę, że oczywiście to są tylko statystyki historyczne i oczywiście nie muszą się tutaj powtórzyć akurat tym razem. Jeśli chodzi o rynki rozwijające się, tutaj maj w przypadku tych rynków, jakby zachowanie tych rynków wypadało podobnie jak globalny rynek akcji, chociaż rynkom rozwijającym się ciążyły obawy o to spowolnienie, w szczególności w Chinach, ale też oczekiwania co do zaostrzenia i przyspieszenia tempa podwyżek w Stanach Zjednoczonych. Podobne tendencje panowały jak na rynkach bazowych, panowały wśród krajowych indeksów, przy czym ten większy zasięg korekty na przełomie kwietnia i maja przełożył się na słabszy wynik w skali miesiąca, mimo iż relatywna siła większych spółek miała miejsce w drugiej połowie maja. Wsparciem w odreagowaniu tej drugiej części właśnie miesiąca był, wydaje się, częściowy powrót kapitału zagranicznego. Świadczyć o tym może umocnienie złotego oraz relatywnie lepsze zachowanie największych spółek pod koniec miesiąca versus grupa tych tak zwanych misiów, gdzie większą ekspozycję czy wpływ posiadają krajowi inwestorzy. Technicznie WIG20 po odbiciu od tego okrągłego poziomu 1700 punktów zatrzymał się na pierwszym oporze przy 1800 punktów, czyli lokalnym minimum z końca lutego. Jego pokonanie i utrzymanie otworzyłoby drogę do odwrócenia trendu spadkowego, natomiast w przeciwnym razie kontynuacja negatywnego trendu i ten scenariusz jest nam na chwilę obecną bliższy. Warto też zerknąć nieco w dłuższym terminie na wyceny i obecnie ta przecena przy jednoczesnym kontynuowaniu trendu wzrostu oczekiwanych zysków na akcje sprowadziły wskaźnik cena-zysk dla prognozowanych zysków do poziomów nawet niższych od 2018 i 2011 roku. I w przypadku tej poprawy nastrojów akcje na GPW wydają się atrakcyjnie wyceniane i mogą być dobrą inwestycją w długim terminie.
Jeśli chodzi o rynek walutowy, to tutaj od początku lutego, kiedy kurs EURUSD osiągnął maksimum na poziomie 1,15, można było obserwować w kolejnych tygodniach dalsze umocnienie amerykańskiego dolara. A notowania EURUSD spadły tym samym do poziomu 1,04, przy czym największy wpływ na to miała sytuacja, czyli wybuch wojny w Ukrainie, ale także bardziej jastrzębie oczekiwania inwestorów odnośnie polityki pieniężnej Fedu. W maju indeks dolara amerykańskiego zanotował najwyższy poziom od 2002 roku, natomiast mimo utrzymującej się awersji do ryzyka dolar też w dalszej części miesiąca już tracił. Oczekujemy jednak jakby nadal osłabienia dolara w relacji do euro i szacujemy, że kurs euro USD osiągnie poziom 1,14 do końca 2022 roku, a w kolejnym roku może dotrzeć nawet do poziomu 1,20. I takie przewidywania motywowane są tym, że historycznie dolar osiągał szczyty w okolicach początku cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed, no ale też mamy zrewidowane w górę oczekiwania odnośnie podwyżki kosztu pieniądza w strefie euro. Jeśli chodzi o krajową walutę, maj przyniósł również umocnienie złotego. Tutaj wsparciem były informacje o dużym prawdopodobieństwie tego finalnego przyznania środków z KPO, ale też wpływ na poprawę nastrojów miał brak większych jakby czy rozszerzenia działań zbrojnych na Ukrainie poza region Donbasu, co skłania też do stopniowego powrotu kapitału zagranicznego, no i oczywiście też to utrzymywane jastrzębie stanowisko RPP czy prezesa Glapińskiego też wspierało krajową walutę. Natomiast w krótkim terminie nie wykluczamy jeszcze presji na notowania krajowej waluty i przejściowego osłabienia złotego ponownie do poziomu 4,70 z uwagi na, no mimo wszystko, nadal utrzymujące się ryzyko geopolityczne, rosnącą inflację i spowalniające tempo wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony, w nieco dłuższym horyzoncie kolejnego roku przewidujemy spadek notowań euro-PLN w stronę 4,60. I oczywiście tutaj w kierunku umocnienia złotego będą oddziaływać podwyżki stóp procentowych. Tak jak wspomniałem, oczekujemy, że RPP w następnych miesiącach będzie podwyższać stopy procentowe i finalnie stopa referencyjna na koniec roku będzie wynosiła 8% i zostanie utrzymana na tym poziomie do minimum do połowy przyszłego roku. Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym miesięcznikiem walutowym. Tutaj materiał można pobrać z naszej strony internetowej. Jeśli chodzi o surowce, maj przyniósł utrzymanie wysokiej zmienności na rynku surowców, w tym na notowaniach ropy naftowej. Przy czym, jak widzimy tutaj na wykresie, w drugiej części miesiąca ropa naftowa drożała po doniesieniach o tych wspomnianych luzowaniach obostrzeń w Chinach. Ale też mieliśmy słaby odczyt o zapasach w Stanach Zjednoczonych i też tutaj pojawiły się informacje o jakby oczekiwanym mocnym popycie związanym z sezonem wakacyjnym w Stanach Zjednoczonych i jakby tutaj zwiększonym ruchu prywatnym w związku z tym jakby z brakiem tych ograniczeń pandemicznych. Natomiast oczekujemy, że z uwagi na to oczekiwane spowolnienie gospodarcze globalne w drugiej połowie roku, na koniec tego roku notowania ropy Brent będą gdzieś oscylować w zakresie 95-105 dolarów za baryłkę. Słabiej maj wypadł w przypadku metali przemysłowych, gdzie widać, że ten popyt spowalnia, w szczególności widać to było w cenach stali. W krótkim terminie tutaj na pewno ciążyć będzie to oczekiwane spowolnienie gospodarcze i w szczególności ten niższy wzrost gospodarczy w Stanach, przepraszam, w Chinach, które jednak są tutaj, zgłaszają jakby największy popyt na właśnie metale przemysłowe, ale w średnim i długim terminie podtrzymujemy nasze pozytywne pozycjonowanie dla tych metali. Tutaj wsparciem jest osłabiający się dolar.
ale też zwiększone nakłady na inwestycyjne na OZE czy transformację energetyczną oraz ogólnie pojętą infrastrukturę. Tym optymistycznym akcentem doszliśmy do końca prezentacji. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych edycji. Do usłyszenia.